Znajdujemy się w Jagodniku, w gospodarstwie u Grzegorza Guzika, województwo dolnośląskie, gmina Świdnica. Od wiosny tego roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Pionier. Mamy 11 odmian mieszańców kukurydzy Pionier. Od wczesnych przez średnio wczesne po odmiany późne. Wszystkie 11 odmian będziemy dzisiaj kosić oraz ważyć. Jeżeli chodzi o 8-8-4, zobaczcie, widzicie? Jak na takie głębokie i długie ziarno, też płaskie i szerokie, jest to bardzo cienka osadka. Także to jest odmiana, która naprawdę potrafi generować kosmiczne plony. To jest tak naprawdę odmiana, która nie łapie ani fuzarium w kolbach, ani fuzarium w łodygach, ani nie ma głowni. Także no tak naprawdę tak agronomiczna perfekcja plus bardzo dobry plon. Jesteśmy już po zbiorach w miejscowości Jagodnik. Tak jak widzicie na tablicy za mną, wygrała tutaj odmiana Pionier 9042 z plonem, uwaga, na sucho ponad 15 ton. To jest doskonały rezultat. Myślę, że w naszym kraju w tym roku takich lokalizacji będzie niewiele z tak wysokimi plonami, ale generalnie osiągaliśmy tutaj od 15 do 12 ton na sucho, w zależności oczywiście od wczesności odmian. Późniejsze lepiej, najwcześniejsze najsłabiej, ale przy niskiej wilgotności zbioru. Generalnie polecamy Wam tą nową odmianę P9042 oraz sprawdzony klasyk Pionier 8834, która w ubiegłych latach w Coboru była numer 1 w badaniach rejestrowych 2020 i 2021 oraz numer 1 w porejestrowym doświadczeniu odmianowym 2021. Do zobaczenia na polach. Jak widzisz, Pionier to prawdziwy lider wśród hodowli nasion kukurydzy. Jeśli chcesz się o tym przekonać na własnym polu, zapytaj mnie o ofertę na sezon 2023 już dziś. Kontakt do mnie znajdziesz w opisie tego filmu. To co? Do zobaczenia na Twoim polu i gospodarstwie.